Siemaneczko, jestem Dokotem Games, witam was. Na moim gospodarstwie dzisiaj będziemy rozwodzić sobie obornik. Ale na początku, jak widzicie, kupiłem sobie nastawki, nowki, póki 1000 zł. Dałem, znaczy dałem trochę różność, można to powiedzieć. Możliwe, może nie. 1000 zł takie nastaweczki dałem. I jeszcze kupiłem jedną rzecz. Miałem około 4000 zł. Kupiłem sobie szpinki do belek. To był na lewy ten wie. Tak, więc co, lecimy. Jak widzicie, trochę też się parany pozmieniały, można powiedzieć, w pewnym stopniu. Tu nie zwracajcie się, już tam gdzieś łapnie wyskoczyło, bo tam palię 6, jak tam wyskoczyło, to 6. Jak widzicie, coś nietypowo dzisiaj ogarnięte jest. Na lewy robiłem sobie tutaj właśnie te talerzowanie. Położyłem sobie belki. I teraz tak, co miałem powiedzieć? Zostawiam sobie tu plac, bo mam ambitny plan co do tego wiosennej rozbudowy. Więc plac muszę zostawić i taki właśnie skrawek zostawiam. Sporo, patrząc na to, co będę chciał pozwolić na wiosnę, ale już w planach już jest, można powiedzieć, inwestycja. Tylko kwestia teraz zaliczkowania wszystkiego tak jak trzeba i będzie elegancko. Dobra, teraz tak sobie jedyneczkę sobie rzucimy. Dwojniczek sobie rzucimy. Teraz 5000 i to będzie się mieściło, 5 ton. Ale rzutny na to trochę więcej będę mógł sobie pojeździć. Wszystkie modernizacji, tak powiem, trzeba wprowadzić. Nasze gospodarstwo tutaj. Taka niedroga inwestycja jest praktycznie nieodczuwalna, a raczej się przyda. Czy trochę oszczędność paliwa, tak? Które i tak jest drogie. Można powiedzieć. Trzeba tutaj kombinować, tak? Żeby trochę zaoszczędzić pieniążków. Pik. Zamykamy, cofamy, żeby nie było. W sumie tylko źle teraz sobie zdałem sprawę, że to jest druga akcja obornik. Pod tym względem. Ja nie przedłużać tego wszystkiego, no ale jednak muszę to przedłużyć, niestety. Jeszcze powiesz o siebie, żyta na kieszonkę, bo nie zdołam wszystkiego ogarnąć. Więc jeszcze jeden odcinek z września. I to wszystko w temacie, mam nadzieję. Będzie. Pyk, typujemy, bo raczej wszystko nie wejdzie. 1400 wchodzi. A więcej jak myślałem. Dobra, cofamy. Czyżniczek oczywiście bardzo się teraz przydaje. Pod tym względem. Więc nie ma tragedii. Dobra, bierzemy 60. Lecimy. Trójka i dzida, jak to się mówi. Wtedy chciałem zrobić sobie obłonik na rzyżysku, ale nie tekstury, tylko mi się spnocił ten mod. Tam tekstury mi się pognociły, no i nie udało się tak zrobić, jak chciał. Dlatego wiecie, już teraz to nawozić, zauważać. Trochę roboty więcej mi dojdzie. Życie. Takie życie jest. Pod tym względem na to człowiek nie poradzi. Na godzinę tego obornika nie mam dużo, ale jednak trochę też go przyoszczędzić. No tutaj jest tylko pod żyto, z, tak można powiedzieć, ziarno. Nie dużo w tym roku tego żyta będzie, tylko to jedno pole, ale zawsze coś tam będzie tego żyta. Tak by było, liwa by była. A też to naprawdę fajnie oddaje, to tonażowo, to jest po jedno, po drugie oddaje słomie, co dla mnie jest najważniejsze w tym momencie, żeby tej słomy było jak najwięcej, żebym ja miał po prostu podkład pod następny na skalę innej inwestycji związane z bydłem, tak? Więc tą słomę muszę mieć, nie chcę kupywać, nie chcę cudować, więc po co mam ten, jak mówię sobie, bo żyta trochę zasiać tego słomy, tej słomy będę miał swojej. Chociaż wiem, że pszenica na tym 2-hektarowym kawałku też będzie dość sporo tamtej słomy, ale wiadomo,
Im więcej, tym lepiej mi się przyda, jak najbardziej pod tym względem. I tutaj miałem coś zostawić też na równo z pryzmą, ale z tamtej strony będę pryzmował, bo raczej ta pierwsza będzie pryzma otwierana w tym sezonie, tak? Bo bez sensu będzie mi tam przy obole teraz otwierać tą pryzmę, jeśli tu będą pryzmy, to i tam będzie musiała być powiedzmy w cudzysłowie sfutrowana, tak? Więc no tutaj trzeba trochę nie bardziej nakombinować, no to trochę też muszę się nakombinować, wiedzieć jak kuźwa teraz jechać w tych teksturach zajebistych. Ale to przecież jakoś da radę. Tam gdzie precyzyjnie nie będzie rzucone. Wszystko później na łożu się da i też właśnie wszystko pięknie da. Zalety sobie kupię teraz za czasu. Po dopłatach, jeśli przyjdą dopłaty, to sobie nakupię zalety z 10 ton, więc będzie ta zaleta leżała na łąki i na właśnie zboża, żeby było. Żeby trochę te zboże wzmocnić, wiadomo, tym bardziej to będzie wskazane w tym momencie. Tak to samo, czekajcie, jaka czwórka rzucę do jednej rauta, nie wiem. Do trójkę, nie ma co go męczyć, tej 60 nie ma co męczyć. Bez sensu by było to właśnie z mojej strony, żeby ją tak katować. Aż 5 ton, to tak dla niej to nie powinno mieć mniejszego problemu. Tak mnie się to, proszę Państwa, wydaje. Tego ubojnika też bym jakoś nie idzie. Mógłbym trochę wolniej jeździć, ale pod morze to i tak nie będzie, żebym tego ubojnika też tyle dawać. Bo tak praktycznie oczywiście swój ubojnik dawany jest. Więc tu się nie ma co spinać. Dobra, może to robimy tak, potniemy się tu gdzieś. Razy około. Żeby to po prostu jakoś lepiej było wozić. Rozrzucać znaczy. I będzie git. Takie pewnie dwa rzutniki na odcinku pewnie zrobimy i pewnie raczej więcej nie zrobimy. Bo raczej to nie ma sensu. Czy nie ma sensu. Na nim się dwa rzutniki to raczej będą pewnie w full. Więc takie 14 ton na hektar to będzie dawane. Nawet nie. 14, źle mówię, na 60 arów chyba bodajże. To chyba 60 arów jest. No to tam 14 ton, 28 ton na hektar. To jest tam 25, no to by nie było takiej tragedii. Czekajcie, mówię dobrze. Tu jest. Aha, teraz mi tego nie pokażę. A czy jaka wezmę sobie teraz kliknę tu? Też będzie pokazywać mi po całość? Dokładnie. Niedobrze. Musiałem zobaczyć dokładnie tutaj pole. A czekajcie, jak to jest pole? Jest 207, tak? ID 4. Więc zobaczymy sobie to modem. 207 pole. Czekajcie, gdzie to jest ten leasing? 207 pole. No 207, dlaczego nie pokazuje mi nigdy tego ID? 207 pole. 207. To jest fan, no to teraz sobie kurna znalazł sobie te 207 tutaj. Czyli tutaj mi nie pokaże nawet. No, lipa. Ale myślę, że gdzieś na około 60 alf tu będzie. 208. To nie jest 208 pole. On pokazuje mi 50. Słuchajcie, 67 alf. No paliwo się kończy, może palić, bo jeszcze mam beczkę kupioną paliwa, to jeszcze pasuje. Chyba lecimy dalej, bo to naprawdę nie ma co tu spać przy tym trzeba ogarniać i mieć to ładnie zrobione, żeby to jeszcze załatwiać, zasiać te żyto, mieć to z głowy, tak to się powiem. Tak to powiem. Ostatnio ogólnie to pole prawdopodobnie to jest w ostatnim takim kształcie, tak powiem, będzie, ponieważ będę chciał połączyć właśnie z tym polem, które mamy naprzeciwko. Znaczy, na tutaj mamy teraz pole z rzepakiem. Będę chciał sobie je połączyć
i zrobić to fajne, jedno większe pole na gospodarstwo, takie nietuzinkowe, że po prostu już maszyny przychodzą. A więc tutaj trzeba mieć, że jak są większe maszyny, więc można już powoli myśleć o jakiś tutaj rozmyślaniu o tym, żeby powiększać po prostu landy, pola, łączyć te pola, bo i tak dopłaty są, tak są to moje pola, w dopłatach jak sobie to połączę, to i tak nic nie będzie, to będzie wpisywane jako i tak pojedyncze działki, więc tutaj to mi nie zaszkodzi, a na pewno mi ułatwi życie, bo pewnie szczerze chciałem tutaj na tym polu widzieć żyto, ewentualnie pszenżyto, które też naprawdę fajnie oddawało w tym roku. Ale tak powiem szczerze, w tym roku chyba jakoś tutaj, a czekajcie, muszę zatankować paliwo. Jaj nie było, może mi zbraknie. I przecież to też by fajnie udało tutaj. Przecież to też miałem fajnie, też miałem fajnie się zarobiło. Fajne babeczki. Się tu zawrócić, kuzia twarz. A, dobra, no jakoś się tutaj dało, ale. Mówię, tutaj plac produkcji. Inwestycje, myślę, że jak będziemy mieli w październiku, to już powoli coś tu się będzie pojawiało. Pod tym względem bardziej październik to będzie ostatnim, powiedzmy, miesiącem, który będzie dopiero do wiosny już będziemy przewijać, więc październik będzie ostatnim miesiącem. W październiku będą co? Trawy? Pewnie tylko i tylko trawy, raczej nic więcej tutaj nie będę myślał, pewnie zrobię setnę, będzie ewentualnie zbiorę sobie ciano, jeśli pogoda oczywiście będzie i to wszystko w temacie i tyle, proszę Państwa, będzie powiedzieć takiego okresu jesiennego, tak, bo nie chcę Was zanudzać, bo wiem, że już mi się troszeczkę tym męczycie, tym ogólnym trzeniem, przedłużaniem tego wszystkiego, no ale tak nie raz bywa, trzeba, wiadomo, te sprzęty nie są bujałe, nie są jakieś duże, więc ten sezon troszeczkę dłużej trwa, ale mam nadzieję, że niedługo to się zmieni. Jestem taki cichej nadziei, ponieważ mogę Wam zaspoilerować w pewnym sensie, że pewnie na właśnie trawy, które będą cięte, możliwe, że będzie nowy nabytek. Nie za swoje oczywiście, bo nie mam pieniędzy. Chłopaki też mi nie zapłacili za zapracowanie i złożenie trawy jeszcze, a tam zrobiłem, no powiem szczerze, ładne pieniądze, bo 11 tysięcy za złożenie i pasowanie słomy, przepraszam, słomy siana. I zapasowanie siano, korzenie przyczepą trawy. Jest naprawdę dość sporo pieniędzy przytknuje w tytule. A to i tak jest kropla w morzu tego, co ja chcę właśnie kupić. No ale to jest, wiecie, planowanie długoterminowe. W kiedy to oczywiście to będzie brane, kiedy będzie spory. Ogólnie płynę dość mocno. Płynę dość mocno, ale zobaczycie to po części właśnie w następnym odcinku, bo już się raczej nie będę się nagrywać. No będę się trochę się pomędzić z tym. Kuźwa, to jest na sobotę, właśnie to jest na sobotę. Na niedzielę, no będę ja sobotę jeszcze pracującą wieczorem, nieźle, by to ogarnąć wszystko, a dam radę chyba. By to ogarnąć w miarę możliwości. Żebyśmy, wiecie, jak nie to jeszcze będziemy ewentualnie zrobić ten siewy. Może nie chciałbym tych siewów robić. Ale zobaczymy. Jak to finalnie wyjdzie. Na pewno wiem, że jeszcze na pewno jeden rzutnik będzie wszystko. Duża dawka to nie idzie. Ale nie musi. Do gówno iść. Pod te pole. Więc no, powolutku, jak już tutaj się bawimy z tym wszystkim.
Więc mówię, to jest ostatni odcinek z września. Następny odcinek będzie już październik z Sianopolsku. Więc będzie ciekawie. W moim perspektywie myślę, że będzie to ciekawa rzecz. I pewnie z września też będzie, z października będą dwa odcinki, pewnie ścięcie i pasowanie, pewnie siana i siana i wszystko w temacie i wiecie. Też nie będzie to co więcej kombinować. Więc no, trzeba się będzie trochę napocić pod tym względem, ale z tym powiem szczerze, dobrej myśli. Pod tym względem. Czekajcie, teraz tak się rozpędził, że mi się nawet nie zdążył wykręcić tak jak chciał. Pyk. No i można sobie teraz elegancko w miarę jechać. Dużo. Dzięki tej stawce to półtora, blisko tona, nie, tona 900. Więc na ten odcinek to patrzcie, ile więcej teraz tego tonażu wywozimy. Jedyny minus, że mamy dwa razy obornik na odcinku, czyli w poprzednim odcinku mamy wózka na obornika, na pezmen. Dzisiaj mamy rozrzucanie obornika właśnie na pol. No. Ale rzeczywiście takie w życiu realnym też są właśnie akcje, nie oczekujmy się. Bo jechać nie przyjdzie po to tak realnie. 10 to według może nie zawsze to wyjdzie. To nie ma co się oszukiwać. Więc trzeba trochę kombinować. Bo tam jeśli nie rzuci, to tam czot. Nie ma takiej tragedii. My to dało cały odcinek na jednym odrzutniku. No zajebiście wyszło to, nie? To wszystko. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego. Na jednym odrzutniku zrobimy cały odcinek, bo 17 minuta odcinka jest. Ale prawie nie było, jeszcze pojedziemy sobie, zarzucimy teraz. Mimo te 900 kg, to pewnie starczyło wjeździć na 3 objazdy, ale niech już tak będzie, czekajcie, żeby tak jakoś było lepiej tu zjechać. Tylko nie wiem, skromny ten zjazd nie jest, ale wiecie, różnie bywa. Dobra, to tak. Case odpalamy. Coś przywalił, ma kieszonkę, dobra. Ale to ma być skrzybek. Dobra. Tak. Nie się stałem, czy chyba chyba nie kupić. Mimo wszystko, że mam tego tutaj to wszystko, ale byłoby może trochę lepiej to ogarniać. A do mnie oczywiście skoczył, jak byłem 6 silników. A to ma tylko 4. Idealnie był na obozie. Cały rzutnik. No, jedziemy teraz jeszcze trochę, rzucimy i dwa przejazdy zrobimy dzięki. Teraz tak, no ma, idziemy tam to zrobimy i tyle. No jest trochę to na kombinacji będzie alpejski coś czuje. Pod tym względem, żeby to jakoś fajnie porobić.
Ale tamto by się nie udało, te teksturę myślę, że gdyby mnie pomogiewały, to byśmy mieli panu akcję na ściennisko, byśmy sobie wrzucili i byśmy mieli spokój, a tak to... Niestety takie życie, że się nie, to, że to nie wypaliło. Jakbym chciał. Mam takie życie. Chyba nie będę się dużo. Cieszymy się, że byłoby to na tyle, jeśli takie przynajmniej mi się spodobało. Zostawcie łapkę w górę, jak to mogę, że dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie, cześć.